Siema, Gabor z tej strony, a to jest LostGamer.io. To jest geoguesser, ale w świecie gamingowym lecimy. Single player, ta gra, ten tryb, ta strona, bo link do niej macie w opisie, ma bardzo dużo gier. Ja będę grać w max 3 na tym odcinku, w sensie na tym odcinku skupię się chyba na jednej, nie wiem, zobaczę. Jest to GTA San Andreas, GTA 5 albo Skyrim. Wreszcie nie grałem, oprócz Fortnite'a, ale Fortnite miał tyle zmian, że ciężko grać. Zaczniemy sobie od Skyrima, bo wydaje mi się, że tam będę miał największe szanse, bo w Skyrimie dużo mam godzin. Więc zróbmy sobie standardowe zasady geoguesserowe. A, jest 60 sekund albo... Dajmy, dajmy 5. 5 po 5. Postaramy się trochę szybciej, bo chciałem sobie ustawić 2 minuty. Nie wiadomo, przecież nie mogę. Ze wszystkimi opcjami jest to dosłownie geoguesser w świecie gier. Powoli sobie te kierki dodają. Ja sobie wziąłem Skyrima, ponieważ ze Skyrimem będę miał najprościej. No dosłownie to jest geoguesser, ale w gamingowym świecie. To jest White Run chyba. Tak, bo to jest gardło świata. Oj, przepraszam. Ja wiem, gdzie ja jestem. Pozwolę sobie tylko wyciszyć telefon. Bo tam się idzie do białej grani, a tu chyba... Tu gdzieś jest takie po... Na tym polu chyba gigant atakował i tam towarzysze nam pomogli. No to jest White Run? Tak. I tu jest rzeczka i tam jest ten most. To jest tam ten most. I teraz tak. Tu jest gdzieś mył? Bo ja nie wiem. Czekaj, nie, to jest... To jest... To... No, powiem wam szczerze, że myślałem, że... Czy będzie trochę prościej? Ja wiem, że ja się mogę poruszać. W sumie to może skorzystajmy z tej turbo superanckiej usługi. Tą grę, tą stronę polecił mi mój znajomy serdeczny, Mr. Sandwich, do którego link macie w opisie. Polecam sobie się zaznajomić z jego działalnością internetową, bo jest szefem. Jak tu się wraca? Return to start. Kurde, no nie wiem, no wydaje mi się, że... Gdzie ja mogę być? Tak for real, no nie wiem, gdzieś tu chyba. Make guess. Ile? No bliziutko bardzo. 10 metrów dalej. Essa. Ale będzie trudniej. Będzie trudniej. Mówię wam. To, że ja sobie teraz trafiłem... O, smok na nas leci. Jest super. Nie mam pojęcia. To jest chyba pogranicze. Tam jest gardło świata. To się tak nazywało. Dawno też nie grałem z Skyrima. Czy ja się mogę... Nie, trzeba się strzałkami poruszać. No tu już się zaczyna trudno. Czas mi się na pewno nie skończy, no bo jakby to ma 4,5 minuty. Szkoda, że nie mogę 2 minut ustawić. Działa to jakoś. Tu jest coś. Nie wiem co. No trzeba chodzić, no tu prosto nie jest. Zobaczymy jak z innymi grami sobie testniemy na tym odcinku, bo oczywiście odcinek jest na głównym kanale i na drugim. Na głównym jest tam troszeczkę zmontowany, na drugim trochę mniej. Oczywiście też nie chcę przeciągać jednej rundy i żeby, nie wiem, dowędrował do jakiegoś miasta, jakiegoś jarla i się, nie wiem, znalazł nagle miejscówę. Okej? Okay. To jest jakiś grobowiec nordycki. Chociaż wrócimy sobie do startu. Patrzmy tutaj, bo tu się chyba wypłaszcza teren. To powinno być trochę prościej. No działa to dobrze, działa to jak geoguesser. O! Markard, Windhelm, White Run, Windhelm, Rorikstedt, White Run, czyli tak, na południe mamy White Run, to znaczy, że jesteśmy na północy, gdzieś tu jesteśmy, w tych rejonach, nie pamiętam gdzie było Rorikstedt, White Run, Riften, pękninę mamy też na południu, no tak, no to ma sens, bo pęknina była gdzieś tu, dobra, ponawigujmy się troszeczkę. To nie jest takie proste, moi drodzy. Tu chyba była misja fabularna kiedyś, w tym miejscu. Tak mi się kojarzy. Tam jest White Run, chyba. Tak, bo tam jest strażnica, a tu jest taka... A wy nie widzicie mojego kursora? O nie! Kursor? Przechwytuj kursor, o nie! O, już widzicie, już przepraszam was. Łakujcie, spróbujcie, followujcie, nagrywany na drugim, na Twitchu, twitch.tv/gaborowaty i na kikuquick.com/gaborowaty. Dobra, White Run mamy na północny wschód. Czyli jeżeli White Run mamy na północny wschód, White Run jest tutaj, teraz tak, gdzie była ta strażnica? Można sobie powiększyć? Można. I można sobie jeszcze powiększyć? Można. Teraz tak, tu jest ta strażnica, tu jest to. Tu są te góry, czyli my jesteśmy gdzieś tutaj. I guess. I tu jest Rorikstedt, już sobie przypomniałem. Czyli my jesteśmy tu. To była ta krzyżówka, tak mi się wydaje.
To jest ta krzyżówka i my wchodzimy między góry, jesteśmy gdzieś tu 20 metrów obok, let's go. No tu powiem, nie wiem ile mi zajęło czasu, nie mam napisane, ale... Ale tu, kurde, mam satisfaction. Satisfaction mam. Polecam sobie w to zagrać. Jeżeli macie tutaj grę, która was interesuje, polecam sobie to jak najbardziej obczaić. Bo jest fajna satysfakcja. Jak spędziliście dużo godzin w jakiejś grze, to można się naprawdę fajnie bawić. I znowu nie mam pojęcia, gdzie ja jestem. Jest kolejny smog. Nie mam pojęcia, gdzie jestem. To wygląda jak jakaś orkowa wioska. Oj, nie wiem, co to jest za miejsce. Totalnie. Szkoda, że nie da się przesuwać tak... A może w USD da się? Nie. Bo te klikanie w te strzałki, przyznam wam się szczerze, że nie jest takie najkomfortowawsze. Where the... Gdzie ja zawędrowałem? Przejdźmy tą górę, bo tutaj ona nam dużo zasłania. Oczywiście jak pewnie mielibyście szybszy internet ode mnie. Ja mam szybki internet, ale nie jakoś górnolotnie szybki. To wam to się wszystko szybciej ładowało. Okej, to jest grobowiec smoczy. O ile to był grobowiec smoczy, bo już mogę sobie troszeczkę nie pamiętać. To poruszenie jest naprawdę dobrze zrobione. Okej, tu będzie jakiś punkt orientacyjny. Co to jest za miejsce, actually? Totalnie nie mam pojęcia. Totalnie nie mam pojęcia. Absolutnie nie wiem, gdzie jestem. Chodźmy może wyżej. O, tam chodźmy. Okej. Nie wiem, gdzie jestem. Tu może coś będzie więcej widać. Okej, jakby punkt... Tam jest gardło świata. I ono jest na naszym południowym zachodzie. Czyli my musimy być gdzieś tutaj. A tu nas nie ma gdzieś? Bo to było tak dużo wody tutaj? I guess? Taki pierwszy strzał? Nie wiem. No przepływa tu jakaś rzeka. Przepływa tu... Taki najsensowniejszy imo? Rzeka i takie drewniane konstrukcje jakieś. Jest grobowiec smoczy. Drewniane konstrukcje obok rzeki. To nie jest to. Konstrukcja obok rzeki. Ta mapa też jest taka ciekawa dosyć. Nie, to jest jakieś miasto na obok rzeki i gór. No nie wiem, widzę. Nie wiem, rzucę na ślepo, bo nie chcę mi się dłużej siedzieć tutaj. Akurat nie mam totalnie wiedzy, nie wiem, rzucę tak. O Jezu! Ja zaznaczyłem tutaj, a to było gdzieś tutaj. No cóż. Czasami się tak zdarza. Czwarta runda. Tak, zagramy sobie dwie, zagramy sobie jeszcze na GTA San Andreas, bo ja na przykład, powiem wam ciekawostkę, ja tak mogę mówić, że w GTA 5 jestem mocny, mniej lub bardziej, ale prawda jest taka, że ja nigdy nie grałem w GTA 5, moi. Ja nigdy nie grałem w GTA 5, ja dużo oglądałem, oglądałem sobie serię UT Volta chyba z GTA 5, ale nigdy w życiu nie grałem w GTA 5. Dobra, wróćmy się tam, gdzie byliśmy, bo tu jest widok na White Run. I to już jest bardzo fajny punkt nawigacyjny. Nie da się tam dalej pójść niestety. Dobra, no strażnica i biała grań, to nie będzie jakieś trudne. To są bardzo fajne punkty orientacyjne. Widzimy ich z tej strony, to jest to miejsce, czy my jesteśmy gdzieś w tych górach. Teraz trzeba znaleźć jakiś fajny punkt orientacyjny. Obok czego? Obok czego my jesteśmy, actually? Okej, dobra, to jest dobry punkt orientacyjny. To jest naprawdę wąski przesmyk. To może być to miejsce. Możemy być gdzieś tutaj. A tak se szczelę. O tak se szczelę. No i se szczeliłem zarąbiście, taki jestem. Dobra, ostatnia runda Skyrimowa i przechodzimy sobie do GTA San Andreas. Okej, nie wiem gdzie jestem. Nie widać nic konkretnego. Ja to tak, ja bardzo patrzę z logicznego punktu widzenia. Ja grałem w tego Skyrima, no nie wiem, tak na oko mogę w nim mieć 300 godzin. Tak luzem. White Run? Nie. Ty, to jest dupa White Runa chyba. Tak, to jest, to czekaj, muszę... Nie, no tak, bo tam jest gardło świata. Dupa białej grani. Tutaj. Jak sobie wrócimy na start. Tam jest biała grań, tu jest windmill. Jest ten windmill. Sorry, że tak po angielsku se gadam jak debil. Dupa i za dupą po nim to jest ten windmill chyba. Nie, to jest jakaś konstrukcja. No jestem jakiś głupi. O! Tak, to jest windmill dopiero. No i my jesteśmy tak w kapkę za nim. Obok takiego jakiegoś wariata... Obok czegoś jakiegoś skałkowego takiego. To też taka nie kwestia nieprzyzwyczajenia, bo takiej mapy nie ma w Skyrimie. Mapa w Skyrimie jest troszeczkę inna. O, to jest to. Jesteśmy, nie wiem, gdzieś. Tak? No! Prawie. No, Skyrim, jeden cel mi się w ogóle nie trafił. 20 tysięcy punktów. Ja tam jestem z siebie dumny. Uważam, że z czystym sumieniem możemy przychodzić do GTA San Andreas. Który no mapę ma trochę mniejszą, tak mi się wydaje. No z takimi samymi zostajemy, dajmy sobie ten limit tylko 5-minutowy i zobaczymy co z tego wyjdzie. GTA San Andreas
Ja będę sobie popijać yerbę. Sandrasa też nigdy nie przeszedłem. Skyrima przeszedłem raz. Ale Sandrasa nigdy nie przeszedłem, więc będzie zabawnie. Ale też dużo grałem, nie wiem, tak na oko ze 150 godzin mogę mieć. To jeszcze za czasów, kiedy się nie pamiętało. Pamiętam swojej byłej dziewczynie, kupiłem GTA San Andreas na Steamie. Taki byłem. Dobrym chłopakiem byłem. Gdzie my jesteśmy? Co to za... Które to z trzech miast jest? Nie sądziłem, że będę korzystać ze znaków GTA San Andreas, żeby wiedzieć, gdzie jechać. Creek, Shopping, V-Rock, Rockshore West, Lindo Station, Pilgrim. Nic mi to nie mówi. No to jest San Las Venturas, bo jest pustynnie. No to jest jakaś wyjazdówka z San Las Venturas. Patrząc per se po klimacie. Weźmy sobie do startu i pojedźmy w tą stronę. Jak patrząc czysto po klimacie. Na przykład bardzo dużo w MTA gram. Multi Theft Auto. To było multiplayer GTA San Andreas. Bardzo dużo grałem na Playfie. San Fierro się... Dobra, to jest wyjazdówka na San Fierro jakaś autostradowa. No to może być któraś z tych. Bo to jest dosłownie wyjazdówka z miasta. Więc to naprawdę, to może być cała lewa strona Las Venturas. Ale tam z daleka chyba będzie widać. South. No tak super, super, super fajnie. Super to jest. No tu Skyrima znam raczej lepiej. Tak mi się wydaje. South Venturas. No fajnie, że na South Venturas. No to jest gdzieś to. Tylko że ja nie miałem jakiegoś stadionu? Są domki. Nie miałem żadnego stadionu. Nie, to dobra, już wiem gdzie jestem. To jest, jestem gdzieś... O, tu są te kontenery kolorowe. Czy jestem gdzieś... Gdzieś tu. Dobrze mówię? A, no trochę nie. Trochę kilometr dalej. Byłem w innej stronie. No dobra, no. Staram się. Okej. Okay. San Fierro rejony. Nie, to jest Las Vegas. Tak, to jest dobra, wiem gdzie to jest. Wiem gdzie to jest, czy nie wiem gdzie to jest. To jest na pewno Las Vegas. To jest San Fierro. Wygląda bardziej na San Fierro. Nie, no Las Vegas, co ja gadam? Jakie Las Vegas? Los Santos? Co ty w ogóle, Gabor, co ty mówisz? Actually? To jest te górskie okolice. Los Santos. Tylko to są na pewno te... Tam daleko jest zbiornik wodny i to jest takie... Obok są peryferia miastowe. To może być tutaj. To może być dosłownie w tym miejscu. Tak, to może być dosłownie to miejsce. Bo innej opcji nie widzę. A walnę z taki traf. Bang! Taki ślepy traf. Ta mapa też nie jest duża, bądźmy ze sobą szczerzy. Okej. Okay. Czy to jest Mount Chiliad to się nazywało? Ta góra? Los Santos? Mount Chiliad chyba to się nazywało. Nie wiem, to są... Ja za Kaszojada w to grałem, moi drodzy. Tam jest Mount Chiliad. Gdzie ona była pod względem mapy? To była Mount Chiliad. Jeżeli tu mam wjazdówkę, to my jesteśmy tu, na tej drodze. Nie, my jesteśmy pod nią, my jesteśmy tu. To była ta krzyżówka. Weźmy sobie, wróćmy i my jesteśmy tak pod górą. Czyli my jesteśmy tutaj. Bardziej na początku. Tutaj. Tak? Nie, jednak byliśmy tutaj. To był mój jeden z innych trafów. No cóż, no w GTA idzie mi wyraźnie gorzej, ale ja nie czuję się z tego powodu jakoś bardzo źle. To jest San Fierro? Coś totalnie nadmorskiego. Airport... Nie, to jest Los Santos. Tak, Los Santos Forum. Gdzieś totalnie nadmorskie. To jest Los Santos Forum chyba. My jesteśmy dosłownie, poczekaj. Raz, dwa, trzy, cztery, przed czwartym. Piątym, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. My jesteśmy dosłownie przy nim. Tutaj, bo tu już nie ma kolejnych. Nie, jest jeszcze jeden, dobra. Tu jesteśmy. Dokładnie. Idealnie, no prawie idealnie, bo jeden metr. Dobra, i ostatnia runda. Zobaczymy, co uda mi się wykrzesać. To jest Las Venturas. To już od razu widzę. I znowu jakieś obrzeża Las Venturas. X. Tu Twittera przejęli. No, nic mi to nie mówi póki co. Ja też, no... Las Venturas bazując na tym, że się na ostatnim etapie, no na ostatnim, nie spoilując gry, która ma 20 ponad lat. All Venturas Trip. Las Venturas się trafiają najpóźniej w grze, czego następstwem jest to, że najmniej w niego w nim byłem, bo nie przeszedłem nigdy GTA San Andreas, zawsze zaczynałem, nigdy nie kończyłem. Tak, to jest GeoGuessr wersja gamingowa, aktualnie ogrywam sobie GTA San Andreas, wcześniej był Skyrim. Tam jest, dobra, ja zapomniałem, że są takie, jeżeli tu się zaczyna las, to my jesteśmy w którym rejonie? Tutaj musimy być, bo tam
Tam musi być rzeka. Czy my jesteśmy tutaj? Dobra, dobra mój. Teraz trzeba znaleźć charakterystyczne elementy, kolorowe kontenery. Tu są, dobra. Jestem ciekaw, czy to będzie to. Czyli my musimy być dosłownie... O nie, coś mi się otworzyło. Na rogu tej krzyżówki. Tutaj. Bang. Udało się. No i w sumie... Tutaj oprócz tego, no dobra, dwa strzały były takie liche, ale mamy 20 ponad tysięcy punktów. Kurde, zarąbiście według mnie. Ja jestem z siebie dumny. Polecam wam serdecznie zagrać sobie w to samodzielnie. Link macie w opisie, to nie jest materiał sponsorowany. Łapkujcie, subskrybujcie, followujcie, nagrywa na Twitchu, Twitch TV, /gaborowaty i na Kiku, kick.com/gaborowaty. Sprawdźcie sociale, Instagrama, grupy na Facebooku, fanpage, serwer Discord, wszystko w opisie. Yo, yo, yo. Hej.